Dziękuję bardzo za te słowa, panu Andrzejowi. Dokładnie wszystko, co było powiedziane, tak jest. Dokładnie było tak. Więc rzeczywiście islam i wolność religijna to nie jest sprawa łatwa do rozwiązania. Jest trudny temat. To jest po pierwsze jest trudny temat i bardzo aktualny. I na pierwszym miejscu możemy mieć taką ideę, takie przekonanie, głębokie przekonanie, że Chrystus, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, też dla muzułmanów, dla Chińczyków, może nam pomóc, abyśmy potrafili rozmawiać. Papież Franciszek mówi, że dialog jest postawa do tego, do spotkania się z człowiekiem. I będziemy zastanawiać się, co to jest islam, jakie są podstawowe to sprawa z islamu i co mówi Kościół na ten temat, które są bardzo, bardzo ważne. No. Wszyscy wiemy, że Sobór Watykański II w swojej deklaracji Dignitatis Humanae o wolności religijnej oświadcza, że osoba ludzka ma prawo do tej wolności religijnej. To jest prawo podstawowe człowieka. I kontynuuje ta deklaracja o wolności religijnej. Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przemysłu ze strony, czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej. Tak, aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu, ani nie przeskazano mu w działaniu według swego sumienia, prywatnym i publicznym, indywidualnym lub złożności z innymi, byle w godziwym zakresie. Byle w godziwym zakresie. Bo jeżeli terrorista mówi, że w sumieniu może zabić, bo tak Pan Bóg mówi do niego, nie wolno postępować według tego sumienia, bo jest w błąd. Nie jest w godziwym zakresie. Więc z tego, to jest nauka Kościoła, to jest nauka Kościoła i to jest, ja uważam, że my chrześcijanie, będę mówił o Logosie, to Benedykt XVI, papież emerytowany, nie? W tej wspaniałej wykład, które trzeba gorąco zachęcam do przeczytania znowu. Ja przeczytałem, przygotowując trochę, przeczytałem znowu ten wykład w Ratyzbonie 12 września roku 2006. Niesamowity wykład papieża Ratzingera, papieża Benedykta, który mówi o jaka nasza religia chrześcijańska jest religią logosu, to znaczy rozumne. I jest związane z przemocą, będę potem czytał, ale idea podstawowa, że dlaczego nasza wiara i każda wiara nie może używać przemocy, bo jeżeli używa przemocy do przekonania, oznacza, że jest wbrew rozumowi, nie jest na miarę człowieka, bo człowiek jest rozumny. Dlatego nasza wiara chrześcijańska jest piękna, bo jest dobra i jest prawdziwa. Jest według rozumu ludzkiego. Dobrze. Godność osoby ludzkiej jest postawą w nauce społecznej Kościoła. Kościół broni tej godności i troszczy się, aby wolność osoby ludzkiej była uznana i zagwarantowana przez władzę cywilną, we wszystkich jej aspektach. Kościół nalega na to, ponieważ w przeszłości spotkał się z różnymi systemami politycznymi, które miały ideologię wrogo nastawioną wobec tej wolności i chciały ograniczać czy modelować wolność osoby według własnej ideologii. Cywilizacja zachodnia czy chrześcijańska powinna ciągle nalegać, by islam jako religia i cywilizacja mogły wprowadzić wewnątrz własnego światopoglądu, wewnątrz. I to jest nasza, my co możemy zrobić, oprócz modlitwy, to będzie pod koniec, jak chciałbym, trzeba modlić się, zrobić taki w nawiasach,
Wszyscy wiemy, że teraz jest bardzo ciekawa inicjatywa, odważna. I Konferencja Episkopatu Polski wspierała. Inicjatywa jest ruszanie do granic. Słyszeliście, nie? Czy nie? Ruszanie do granic. I na czym polega ta? Polega idea podstawowa. Było dwóch panów czeskich. To mieli tę inicjatywę oni i proponowali biskupów diecezji i 22 diecezji, którzy są na granicy, powiedzieli tak, zgadzamy się. Jest już przygotowane 319 kościołów, które tam będą się zgromadzić. A idea jest bardzo prosta. Będziemy odmawiać cały rusaniec. Ja uważam, że to jest pierwsza idea. My możemy się modlić. Możemy i powinniśmy się modlić, abyśmy my, katolicy, abyśmy się nawrócili. Idea tego ruszania jest, aby Polska, nie tylko Polska, jest świat się nawrócił. Bo co możemy zrobić wobec islamu? Zrobić bardzo prosta rzecz. Możemy być naprawdę chrześcijanami. Gandhi powiedział, że wszystkim duszy już byli chrześcijanami, przejęli chrześcijaństwo, jeżeli chrześcijanie naprawdę postępowali według wiary, naprawdę według wzoru Chrystusa. Więc wtedy cywilizacja chrześcijańska, co powinniśmy zrobić oprócz modlitwy? Powinniśmy starać się, aby poprzez dialog wprowadzać taka idea pojęcie wolności religijnej. To znaczy zaproponować świat islamu, zaproponować, ale że te podstawowe prawa człowieka przy wyznawaniu danej religii, aby człowiek nie musi być zmuszany, ma wolność postępować według własnego sumienia. Czyli trzeba dać możliwość muzułmanom, aby zmianę religii bez żadnej kary cywilnej. I trzeba, aby rozumieli, że to jest postawa, że nie trzeba, bo no, jaki jest problem w religii, która będziemy mówić? Problem jest, że państwo i władza państwowa i religijna są razem. I wtedy wydaje się, że zmienia religię jest jak zmienia państwo, albo że oni nie do końca. I wtedy jest trochę, jest jak zdrada, jak coś państwo, że zmieni naród, to zmieni, wydaje się, że jest zdrajcą. Nie? Można powiedzieć, że nie o co chodzi. Nie? Teraz w ostatnich miesiącach, był rok temu, ale no, rok temu mniej niż rok, albo ciekawe, w Maroku król Mohamed VI na czele wykreśliło z prawa cywilnego własnego kraju kary śmierci dla tych, którzy nawracają się na inną religię. W Maroku w tym, no, ale niedawno to król powiedział, nie, już nie ma kara śmierci. Nie stosowano się w Maroku, ale w dużych krajach stosuje się, nie? W Arabii Saudita jest. Więc one znaki wskazujące dobry kierunek, że wewnątrz światu islamu jest skłonność do dialogu. I więc są te słowa papieża Benedykta mówiące o konieczności używania rozumu w sprawach wyznawanej religii, było bardzo ważne, bo fideizm, który polega, że wiara i nie prowadzi. Fideizm tylko wiara, no wiara i rozum. Aby nie prowadzić do uciekania się do przemocy w obronie własnej wiary. Również papież Franciszek przyjął niedawno kilku imanów z Wielkiej Brytanii, by porozmawiać z nimi. Dialog między ludźmi z różnych religii sprawia, że wyznawcy danej religii nie stają się fanatykami. Fanatyk nie rozmawia. Nie? Fanatyk jest w jakiś sposób, jest człowiek, który w jakiś sposób nienawidzi. I nie możemy. Nienawiść religijna może prowadzić do wojny czy do terroryzmu. Kiedy jest dialog, już nie ma możliwości terroryzmu, bo jest rozmowa, bo jest dialog, bo zastanawiamy się, nie? Bo szanujemy, poznajemy człowieka. Jest bardzo ciekawe, kiedy poznajemy, że ludzie są dobre. Nie? Wiemy, że i na pierwszym miejscu w historii Kościoła katolickiego były momenty, czy raczej wieki, gdzie chrześcijanie razem z hierarchią nie potrafili rozumieć słów Chrystusa do Piotra. Zachowaj miecz tam, gdzie jego miejsce,
bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mogłbym poprosić mojego ojca, aby natychmiast postawił przy mnie więcej niż 12 oddziałów anielskich? I Piotr, Pan Jezus mówi do Piotra, nie w ten sposób mnie bronić. I taka idea też podstawowa dla nas, że aby bronić się, powinniśmy bronić przez rozum, przez to, że porozmawiamy. Starajmy się, aby bronić siłą samej prawdy. Przemoc do niczego się nadaje. Wprawa religii ani nie przekonuje, ani nie pokonuje. I to, co my chrześcijanie wiemy, i może w niektórych czasach zawsze było, święty Franciszek został zgorszony, co krzyżacy zrobili w imię Chrystusa, jaki przemoc. Miałem różnych. I za to Jan Paweł II dla mnie rok, pamiętacie jak był rok jubileuszowy, a ja pamiętam ten jubileusz, który Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, był 12 marca roku 2000 w Bazylice Watykanie, wewnątrz Bazylik, razem z najważniejszymi kardynałami Kurii Rzymskiej prosił o przebaczenie. I prosił o przebaczenie za to, co w kościele, kościół jeszcze święty, ale my, ludzie kościoła, to nie jesteśmy świętymi. I kapłani, i niedawno taki biskup na kolanach prosił o przebaczenie dla młodzieży za to, że czasami kapłani nie byli na poziomie. No. To jest bardzo ważne. I papież, Jan Paweł II, wołał to i prosił w imię, prosił o przebaczenie kogo? Pana Jezusa, Pana Boga. To było znaczenie. Do kogo prosimy Pana Boga, Pana Jezusa? I dla mnie było niesamowite ten pocałunek Jan Paweł II. Ja pocałował Pana Jezusa. Ja mi się wydaje, że te w religii, kiedy widzimy ten terroryzm, kiedy widzimy, że i tę deklarację, że każdy z nas powinniśmy prosić przebaczenie Pana Jezusa za to zło, bo to jest zło, za to zło. I to, co w imię Boga, i to jest bluźniarstwo w imieniu Boga. I potem ja nie chciałem, abyśmy myśleli, że, i to trzeba uważać, że abyśmy nie wpadli w stereotyp, że religia islamu jest to zło, religia jest niektórym religia diabła. To nieprawda. Ponad miliard osób wyznaje religia. Nie możemy. Rzeczywiście, że jest problem. Że jest problem, że nie wszyscy muzułmanie są terrorystami, aby wróż terrorystów wszyscy są wyznani tej religii. Tylko, teraz będzie tak mowa, tylko że to nie jest prawdziwa religia. To jest fałszowanie imię Boga. I to muszą zdać sobie sprawę same wyznanie muzułmanów tej religii. Muszą zrobić takie krytyka wewnątrz siebie. Ja my chrześcijanie też mówiliśmy, to był błąd w średniowieczu. To, że krzyżacy co zrobili w imię Chrystusa. To był błąd. I my, chrześcijanie, takie zrobiliśmy. Taki rachunek sumienia i takie postępowanie, że nie wolno. Jak kiedy patrzymy na co zrobili w średniowieczu, niektóre rzeczy, to było zaprzeczenie miłości Chrystusa. To samo muzułmanie muszą wewnątrz siebie religii robić. Nie, to nie wolno. Tak nie wolno. Jest taka historia, które czytałem kilka dni temu i jest, opowiada o księdza, nazywa ten książ Nur el-Din. I było takie świadectwo, które w sierpniu tego roku, 2017, tym włoskim kapłanem w mieście Rimini było takie spotkanie organizowane przez Comunione e Liberazione. I tamten katolicki ksiądz dał świadectwo jego drodze do kapłaństwa, mając ojca muzułmanina i matkę chrześcijańską. I widać te spokojne i uśmiechnięte kapłan, ale nie mógł, widać to świadectwo, ale nie mógł ukryć, że droga do powołania kapłańskiego była ciężka. On czuł ciężar krzyża. I ten ksiądz odpowiada, że rodzice dali mu wolność pójść własną drogą. Mimo iż jest najstarszy z trojga rodzeństwa. Jego rodzice byli bardzo zakorzenione w własnej religii.
I we Włoszech w tamtych latach, kiedy on był młodzieńcem, był nastolatek, 80-tych, było bardzo mało meczytów i z tego powodu religia chrześcijańska była dla tej rodziny bardziej dostępna. I Nureddin otrzymał katechezę chrześcijańską, ale żadnego sakramentu. Nie został chrześcijaninem, został ta nauka. Chodził też do meczetu, oddychał islam w własnym domu. Jego ojciec, on widział, jak ojciec wstawał codziennie przed świtem, aby odmawiać swoje modlitwy. A matka chrześcijańska przekazała wiarę chrześcijańską, mocną i prostą wiarą. Dzięki temu małżeństwo trwało razem, ponieważ miłowali się, przeżywali swoją wiarę w sposób właściwy. Było miłość. I ten Nureddin dorastał w rodzinie, gdzie przez każdym posiłkiem modlili się do Jezusa z jednej strony i do Ale z drugiej strony. Natomiast nigdy nie pomieszali religii. I on mówi, mój tata zawsze ukazywał mi różnicę między tymi dwiema religiami. I ja uczyłem się od jednej i od drugiej. I podczas jej dojrzewania, ten człowiek już dojrzały, poznał kapłana z Afryki, który nauczył, że chrześcijaństwo nie jest religią przekazów i nakazów, ale jest żywą relacją z Chrystusem. Poznał Chrystusa. I to doprowadziło go do chrztu w roku 2002. I był początek jego drogi do kapłaństwa. Był początek. I mówi on, pisze tak doświadczenie, dał w Rimini, po włosku, tłumaczyłem tutaj na... Kiedy mój ojciec dowiedział się, że chciałbym być kapłanem, bardzo się gniewał na mnie i dużo cierpiał. Nie odezwał się do mnie ani słowa przez 6 miesięcy. Kiedy przechodziłem do domu, on zamykał się w swoim pokoju. Później dowiedziałem się, że modlił się do Boga, by on uzdrowił jego serce i zgasił jego gniew. Minęło trochę czasu i zaczęliśmy znowu rozmawiać. I to zrodziło bardzo piękną relację między nami. Mój ojciec był bardzo dobrą osobą, tylko że nie rozumiał niektórych aspektów z naszej wiary, jak znaczenie celibatu czy Trójcy Świętej. No, oczywiście nie, że... Po święceniach kapłańskich jego ojciec chorował, już będą kapłany, chorował ojciec i umarł. Ale zawsze trzymał się spokojny i szczęśliwy aż do końca. Wierzył w istnienie Boga i w raj. Jego pobrze było prawdziwym nabożeństwem modlitewnym. Z jednej strony muszulmani, z drugiej strony chrześcijanie odmawiający różaniec. Prostota i duch mojego ojca, pełnego miłosierdzia i pokoju, nauczyło mnie wiele rzeczy. Rozumiałem, że mój tata musiał przeżywać wielkie cierpienie, ale znosił to z powodu miłości. To znaczy, że my spotykamy się z muszulmaninem i nie możemy powiedzieć, że co ty robisz, terroryści? Nie możemy, bo to jest fałszywe, to tak nie jest. Wśród tych miliardy muszulmanów są bardzo dobre ludzie. I możemy wewnątrz nas, możemy pomagać im, aby powiedzieć, słuchaj, wiesz, że zabić człowieka w imię twojej religii, to jest bluźnierstwo do twojej religii. I aby był przekonany, że akty terrorystyczne, no wewnątrz, że nie zgadza się, że jeżeli idziemy do, niektórzy mówią, no bo Koran cały czas mówi, dobrze, muszę oczyścić się z tego, co jest, bo jest dużo ludzi interpretuje ta zida, ta święta wojna, jako wojna wobec siebie samego. Nie wojna wobec innych. I możemy oczyścić, rzeczywiście są niektóre punkty, które przemoc jest ustanowiona i wtedy trzeba oczyścić, trzeba powiedzieć nie. Trzeba reinterpretować to. Ale możemy, ta idea podstawowa jest, że trzeba pomagać im, aby wewnątrz swoje światopoglądu potrafili oczyścić się z tego wszystkiego, co jest terroryzm. I to jest możliwe. To jest możliwe. Na przykład jest bardzo ciekawe zjawisko, że kiedy są ostatnie tak terroryści w Barcelonie na przykład, wielu muszulmanów krytykowało, nie krytykowało, powiedział, że to, powiedział, że to jest zło. I nareszcie świat muzułmanów potępia akty terrorystyczne, bo czasami nie. Akt terroryści, żadny kraj muzułmanów nie potępia. To zmienia się. To widać, że nie może być. Nie może być, że w imię mojej religii to zabija. Protestuje. I to było taki iman,
który płakał, który powiedział, że to jest fałszowanie imion, to jest bluźnierstwo. Ma rację papież Franciszek i tam papież drugi też powiedział, używanie imienia Boga, by zabić, to jest bluźnierstwo. I to jest taka idea, powoli, powoli. Tak, rzeczywiście to jest związane z wolnością religijną. Dlaczego? Bo człowiek to ma to nie wolno zmuszać kogoś do. Jeśli człowiek ma przekonać, że może zmienić religię, trzeba szanować człowieka. Bo idea podstawowa jako prawo człowieka, że życie i prawo, godność człowieka ma pierwszeństwo. I prawo podstawowe dla ludzi jest prawo do życia. Jeśli człowiek nie robi takie, nie jest zagrożenie. Tak, musimy rozumieć taka ideologia. Dla nich jest zagrożenie, bo zmiana religii oznacza zmienia państwo. Zagrożenie dla nich. To samo, że czasami niektórzy, papież Benedykt ma bardzo ciekawe filozoficzne, że dla nich nie ma tego, że mówimy analogia bytu, to znaczy, że oni mówią, że no, zabić człowieka może być usprawiedliwione, bo Allah dla Boga jest to dobra rzecz. Dla nas nie, a Bóg mówi, że tak, jest dobra rzecz, wtedy jest dobra rzecz. Jak czasami w średniowieczu chłopiec, który popełnił był eretyk, był skazany na stos, na śmierć. I święty Tomasz Akwinu taki usprawiedliwia w ten sposób, mówią, że trzeba bronić życia, najważniejsze jest życie dusza. To tak, oczywiście najważniejsze, ale nie wolno stosować tej kary śmierci dla heretyków, jest ewidentne. Nie, teraz widzimy, jest godność osoby ludzkiej, dobrze, nie? Wolno, rzeczywiście wolno karać, aby nie nauczył, bo to nie jest, jest heresja, to nie jest nauka Kościoła katolickiego, ale nie wolno potępiać człowieka na śmierć, nie, jest ewidentne. Nie, to samo, że my, chrześcijanie i katolicy też pogłębiamy, rozumiemy lepiej. To jest ciekawe, że jak my nawrócimy się do Chrystusa, do miłosierdzia, pomagamy, aby inni też nawrócili się do prawdziwego Boga. Bo jest w imię Allah, Boga, ktoś zabija, ktoś używa, ktoś jest terrorystą, oddala się od tego Boga miłosiernego, od prawdziwego. I jeżeli ktoś jest miłosierdzie, jest dobry, zbliża się do jedynego Boga. To, co wszystko, co jest dobre, co jest prawdziwe, co jest właściwe, uczciwe, związane jest z Chrystusem, z Logosem. Logos, rozum, związane jest ze stworzeniem, ze stworzycielem. Więc wtedy ta historia tego człowieka pomaga, abyśmy rozumieli to, że później warto zwrócić uwagę na to, co tutaj jest historia. Dobrze, nie chciałbym powiedzieć całą historię, chciałbym powiedzieć historię, którą przeżywałem osobiste w 2009. Spotkałem się z księdzem z Opus Dei w Rzymie. Ten ksiądz mieszkał wtedy w Libanie. 2 lata już mieszkał, przedtem 5 lat mieszkał w Jerozolimie, w tym środku Opus Dei w Jerozolimie. Więc to musiał być w roku 2005, coś takiego. Te dwa wydarzenia, które on odpowiadał i ja pytałem, słuchaj, ale powiedział, słuchaj, ja znałem tą dziewczynę, ja znam to. To znaczy, to co powiem jest prawdziwe, nie? To są bardzo, abyśmy rozumieli problem, bo jest problem, jest. I problem jest z religią, nie? I problem jest z całym, bo czasami na przykład ten ojciec jest bardzo dobry, ale ten ja reagował, drugi ojciec. Powiedział, że taka dziewczyna arabska religii muzułmańska chodziła do środka Opus Dei, poznała i ona sama zdecydowała się nawrócić. I miała 17 lat i poczekaj, aby z nią miał 18 lat. I kiedy ona już miała, już blisko jest jego 18 lat, miał według prawo to wszystko zmienić i powiedział rodzicom, że ona decydowała, masz 18 lat i ona będzie chrześcijańską. W tej nocy właśnie ojciec zamordował
Właśnie, to zamordował w tej nocy dziewczynka. I on opowiedział, przerażony, nie? On ten kapłan znał tę dziewczynę. Do takiego stopnia jest przeżywany, nie? Zamordował własną córkę. Więc abyśmy uważali, nie? Że to trzeba. I druga to jest bardzo dramatyczna sprawa i też ma dużo do, abyśmy rozumieli problem, rozumieli, jaka jest religia trochę. Jest, że było w tym w Jerozolimie taki zakon, myśmy z Franciszkanów, nie wiem, zakon, i mieli dozorca muzułmanina. Nie chrześcijan, i był bardzo dobry ojciec rodziny, bardzo dobry pracował, uczciwy, samowity, dobry. I prosił pozwolenia ojca przełożonego, aby w jeden dniu nie iść do pracy, bo będzie w meczetu będzie imam. Imam jest ten, który głosi naukę i będzie mówił i chciałby słuchać te wykłady. I przeor dał pozwolenia i ten człowiek dozorca w ten dniu nie przychodził do pracy. Następnego dnia porozmawiał i jak było? I powiedział, no było o świętej wojny. A święta wojna, tak. I co powiedział? No, święta wojna będzie. A będzie, tak. A co się będzie wtedy? Co się staje? Proszę ojca, spokojnie. Kiedy będzie święta wojna, ja mam tylko zadanie zamordować wszystkich ojców, ale bez bólu. To jest zwariowane. I wtedy trzeba rozumieć trochę, warto rozumieć, że w tej religii nie ma, jest bardzo łatwo wpadać w fanatyzmie, zależy od imanów. I bardzo dobrze, młodzi ludzie, to jest ostatni zamach w Barcelonie, był młodzi ludzie, który imam przekonał, że święta wojna, że trzeba to zrobić. I wtedy nie mają to, co mamy w kościele magisterium, taki tłumaczysz i to już bardzo łatwo wpada się w... No, problem jest, bo na przykład w Hiszpanii, kiedy był zamach Fatocha, zamachowcy byli znani jako ludzie, którzy modlili się w meczety. Z tego zamachu zostało aresztowane ponad 600 osób muzułmanów, które związane mniej więcej z tym. Nie? To nie jest łatwa sprawa, że oczywiście problem jest i trzeba czyścić. I też jest mowa, teraz wczoraj czytałem wywiad, to jest minister z Niemiec, który mówi, że co to znaczy ojczyzna i do podstawowej ojczyzna, pojęcie ojczyzna, co to znaczy moja ojczyzna, mówi, że podstawowe prawo jest prawo człowieka wolności religijnej. I człowiek, który przychodzi, przyjmuje nasz kraj, musi przyjąć podstawowe prawa człowieka. I też wiemy, że we Francji, które tam, Wileskie, jeżeli w tam meczety, ciągle jest, są ludzie, którzy umieją po arabsku, umieją w tym języku i kiedy jest mowa o terroryzmie i chwale, zamykają. To jest są mowa na tym. Więc w jaki sposób Zachód reaguje wobec islamowej, powiedzmy, to, co jest związane z terroryzmem, jest interpretacja Koranu, który interpretuje w sposób wojny, to nie wolno, nie możemy tolerować. I to rzeczywiście państwo są bardzo na ten temat wrażliwe. Inna sprawa jest, jaki jest cywilizacja, wolność religijna, bo islam widać, że islam idzie więcej. Dlaczego idzie więcej? Bo mają więcej dzieci. Religia zachodnia, chrześcijańska, w Europie przynajmniej mamy mało dzieci. W Polsce z lista 224 krajów mamy w miejscu 212. 1,31, kiedy minimum jest 2,1. To znaczy, nie mamy dzieci. Islam jest kultura, która ma dzieci. Więc wtedy my, to błogosławieństwo od Pana Boga, dziecko, dzieci i przekazywanie kultury. Jeżeli nie mamy dzieci, islam przychodzi do nas i rzeczywiście ma więcej siły. Mimo, że nie ma ta siła, bo brakuje tej prawdy, brakuje tej... Prawda, ale nie ma... Ale my możemy starać się, aby bronić naszą kulturę, oczyszczać i dobrze, że i ta cywilizacja, która chodzi do nas, aby, i nie tylko, która chodzi do nas, mamy prawo, aby iść do Arabii Saudyjskiej i prosić,
A venía el cuadro de Arabia Saudita, que es mucho, están ahí noche en espera, pero tam, no, bien más se afunduye en terrorismo, en Arabia Saudita. Entonces son problemas que... Warto widzieć trochę, co to znaczy islam, który jest religią monoteistyczną, jest druga na świecie. Względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie jest druga. I ma święta księga islamu, jest Koran i zawarte są w nim objawienie ostatnie, ostateczne i to, co Allah mówi do ludzi. Wiemy, że w Koranie są te objawione poprzez anioła Gabriela do Maometowi i tam jest, że uznane, jest przekazane objawienie, było przekazane Żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa. Ostatni prorok to Maomet. I jakie są idee podstawowe z tej religii? Podstawowy islamu ma 5 zasad obowiązków muzułmanina. Wezwanie wiary jednego Boga, taka szachada, Bóg jest, i to jest wezwanie wiary bardzo, bardzo, bardzo krótki, nie? Które mówi, że mówi, nie ma Boga, prócz Boga jedynego, a Mahomet jest jego prorokiem. Jest cała wiara jest to. To jest pierwsze, które trzeba wyznać. Nie? Wyznać rzeczywiście, są sposoby wyznania, nie? Musi być mądrość i wiedza, pewność, szczerość, prawdomówność, miłość i poddanie się. No poddanie się woli Bożej oznacza islam. Islam oznacza poddanie, ci, którzy się poddane woli Bożej. Ciekawe, że islam poddany woli. To jest, my jesteśmy poddani, ale według rozumu. Nie poddanie w ten sposób, nie zabijaj, mówi do Abrahama, nie zabijaj. Podaj rozumowi, piąte kwestia, nie zabijaj. Bardzo ciekawa cała historia, ale no pierwsza idea postawa jest, pierwsza zasada jest wyznanie wiary jednego Boga. Potem pięciokrotna modlitwa w ciągu doby. Taka modlitwa, która i to widać, jak oni modlą. Potem post w miesiącu Ramadan, czwarte jałmużna na rzecz ubogich i ostatni pielgrzymka do Mekki. Nie jest tutaj już znane przez ludzi święta wojna. Niektóry nie jest na jakichś postawach, nie? Nie jest to, nie? Więc zależy od interpretacji. I tutaj mamy problem też. Jak wiecie, Żydzi już mówili, że Biblia jest księża, który ma 1000 twarzy. Każdy może interpretować inaczej, każdy może inaczej patrzeć, inaczej interpretować, inaczej. I to jest problem z Koranem. Na przykład oni mówią, że Koran nie wolno tłumaczyć na innych języków. Kto chce czytać Koran, musi czytać po arabsku. Jest taka książka, nie wiem czy czytaliście, jest bardzo ciekawy też na ten temat, jest bez względu na cenę. Polecam czekanie tę książkę na ten temat i to jest bez względu na cenę, jest człowiek, prawdziwa historia, to jest człowiek, który on się nawrócił, bo czytał Koran, ale idea, którą mówili do niego, czytaj, bo chrześcijan mówi do niego, czytaj Koran i zastanów się, czy to jest uczciwe czy nie? Czy to jest dobre czy nie? I wtedy zaczął czytać Koran krytyczny. To jest takie. Ciekawe, że Biblia i my Biblia czytamy zawsze z szacunkiem, ale krytyczne. Chcemy rozumieć. To jest wydanie krytyczne. A skąd to jest? A skąd to wiemy? Co to znaczy? Widać, że nasza religia chrześcijańska używa rozumu. I to możemy powiedzieć sam. Używaj rozumu. Zastanów się człowieku, czy to jest dobre czy nie. Czy to jest właściwe, czy to jest uczciwe, czy to twoja religia. I to jest oczyszczenie. I ten człowiek się nawrócił, oprócz tego miał takie widzenia, nie? I opowiada swoje życie, jak własna rodzina zamordował. Potem uratował życie z cudem, ale własna rodzina. Jak wiemy, jak dramat, niesamowity dramat, musi być dla muzułmanów, dla wyznawców religii islamu, kiedy ktoś przestaje i nawraca się do chrześcijaństwa. Co możemy zrobić? Co? Możemy sobie powiedzieć, słuchaj, że ciągle jest twój brat, ciągle jest jak ten ksiądz. Nawrócił się, ale miał niesamowita relacja z ojcem. Ojciec potrafił akceptować, potrafił to ofiarować. Własnej religii muszę zrobić taki rachunek, aby ofiarować, aby przyjąć, że inne z własnej rodziny, z własnego kraju przyjmuje inne religie, nawraca się.
do innych. Bo to jest postawa, aby oni rozumieli. Więc Benedykt XVI. Powie w tym wykładu pisał, powiedział. Jeśli chodzi o rozumienie Boga, a więc o konkretne praktyki religijne, stajemy przed dylematem, który dziś staje się dla nas bezpośrednim wyzwaniem. Czy przekonanie, że działanie nierozumne sprzeciwia się Bożej naturze, jest tylko grecką koncepcją, czy też jest ono zawsze i z natury prawdziwe? Sądzę, że możemy dojrzeć tu głęboką zgodność pomiędzy tym, co grecki, w najlepszym znaczeniu tego słowa, i biblijne rozumienie wiara w Boga. Modyfikując pierwszy wers Księgi Rodzaju, Jan rozpoczął prolog Ewangelii tymi słowami. Na początku było Logos. Jest to samo Logos, którego użył Cezar. Bóg działa Logosem. Logos zarówno rozum, jak i słowo, rozum, które jest twórcze i zdolne do samokomunikowania, właśnie jako rozum. Jan w tym sposób wypowiedział ostateczne słowo na temat biblijnej koncepcji Boga, a w słowie tym wszelkim, często mozolnym i kretem z ciężkiej wiary biblijnej znajdują swoją kulminację i syntezę. Na początku był Logos, a Logos jest Bogiem, mój ewangelista. To jest postawa. Ten Logos, który wszystko jest stworzony przez Logos, znaczy świat jest rozumny. Że możemy mieć wiarę, że jest rozum. I oni, a muzułmanie, też mają rozum. I też są stworzeni przez Boga. I też on, Bóg jest ojcem dla nich. I możemy prowadzić dialog z nimi. I możemy to rozumieć, że nawracanie, to się mówi nawracanie, Bóg nie cieszy się krwi, a nierozumnym postępowaniem. Jest nierozumnym postępowaniem, jest sprzeczne z Bożą naturą. Działania przeciw Logosowi to jest sprzeczne z naturą Boga. I to jest taka nasza idea. Z punktu widzenia naszej wiary chrześcijańskiej możemy pomagać im, abyśmy zrozumieli, że trzeba używać rozumu. I trzeba widzieć to dobro i ta prawda, która istnieje. I która istnieje poprzez stworzenie. Bo jesteśmy wszyscy dziećmi Boga. Jest ten sam świat. I możemy zrozumieć mnóstwo rzeczy. I możemy zrozumieć to, że terroryzm, że święta wojna, że przemoc jest przeciwko rozumowi, przeciwko Logosowi, przeciwko stworzeniu i przeciwko religii islamu. I to jest ta krytyka, której oni muszą wiedzieć, że sam wzywa, nie, to islam musi się poprawić, aby nie był związany z religią. I to jest przekonanie, które sami oni, bo sami religia, ale nasze zadanie jest pomagać. I ja uważam, że to jest bardzo dobrze, to że się robi trochę w zachodniej, kiedy przychodzą do nas, czasami przychodzą do Europy, przychodzą i będą przychodzić, nie? Bo z natury katolik oznacza uniwersalny. Nie możemy zamykać się. Chrześcijaństwo nigdy było getto, zawsze było otwarte. Idźcie. I każda religia, i każdy tam, gdzie było chrześcijaństwo, i szczególnie poszukał katolik, zawsze był otwarty. Katolik, człowiek otwarty. Dlatego jest, jest naturalne, że będą ludzie z innej religii. I możemy to zrobić, aby prowadzić taki dialog z nimi i zachęcać do tego, aby oni rozumieli, co to jest wolność religijna i oni przejęli, że to jest podstawowe prawo człowieka. Jak prawo do życia, prawo do wolności i że każdy ma prawo, aby wyznać swoją religię w sposób wolny. Aby skończyć, mimo że jest, bo mnóstwo trochę. Tutaj Włodzimierz Rędziów, który mówi na ten temat, mówi o Hiszpanii, dużo mówiono o tym. I oni mówią, że śledztwo przeprowadzone po zamachu w Barcelonie,
pozwolił ustalić, że pierworodnym celem terrorystów miała być Basilika Sagrada Familia, która jest nie tylko symbolem stolicy Katalonii, ale też jednym z najbardziej znanych na świecie symboli chrześcijańskiej Europy. Nie wszyscy muzułmanie są terrorystami, ale w naszych czasach prawie wszyscy terroryści to muzułmanie. Nie cały świat islam chce konfrontację z Zachodem, ale faktem jest, że jego część chce globalnego dżihadu, świętej wojny, której celami są zniszczenie cywilizacji zachodniej, utożsamienie przez nich z chrześcijaństwem i pobicie świata dla islamu. Więc to prawda, to jest, nie trzeba problemu, nie ma problemu, problem jest. Dobrze? Uznajemy to, problem jest. Ale proszę, nasz traktat mówi, że religia islamu ma coś dobrego. Dobrze? I w Koranie też, Bóg jest miłosierdzie, Bóg jest dobry. I jest dużo muzułmanów i wyznawców islamu, które widać są uczciwymi ludźmi, jak ojciec tego księdza. Mimo, że jest trudno dla nich, ale i jest nasze zadanie. Nasze zadanie jest pomagać, aby wewnątrz tej religii, aby zmienili się. Religia, islam musi się zmienić. Łatwa sprawa? Nie jest. I ja też uważam, że co się dzieje w Europie i to, co dzieje w Europie jest, nie jest, islam przechodzi. Razem ze cywilizacją chrześcijańską padnie. To znaczy, że brakuje wiary. Można powiedzieć, że w Europie mamy Polskę. Mamy Polskę i to Polska trzyma się. Ale w Europie no, chrześcijaństwo zniknie. To znaczy widać, że nie ma. Staje się mniejszości. We Francji jest więcej, prawie więcej wyznawców muzułmanów, że więcej ludzi chodzą do meczetu niż do kościoła. 7%. Więc to we Francji jest problem. I Francja była no, sura, pierwsza sura kościoła. No, więc wtedy, co możemy zrobić? Ja uważam, że na pierwszym miejscu, co mówiłem na początku, modlitwa, modlitwa. Módlmy się do Boga. Ja pamiętam, jak prałat później powiedział, kiedy był atarysty, trzeba modlić się do Boga, aby kończyło się, aby islam zmieniło, aby wewnątrz zmieniło się, aby ta religia oczyściła, aby to, bo rzeczywiście nie, ktoś w imię Boga zabi, to jest diabeł, to jest zło, to jest bluźnierstwo. Więc możemy to. Ale jest miliard osób, które naprawdę są dobre. Nie możemy potępiać człowieka, nie możemy powiedzieć do ludzi, że ty jesteś terrorystą, bo jesteś muzułmaninem. Nie, w ogóle nie. Bo jest dobry, jest. Ale rzeczywiście ten człowiek, muzułmanin, który wyznaje islam i który w imię właśnie religię robią zamachy terrorystyczne, trzeba powiedzieć, musisz powiedzieć, że twoja religia nie jest religią terroryzmu, nie może być fanatykiem. I to jest nasze zadanie. Modlitwa, dialog i dialog związany z rozumem, bo nie może być, że no, bo nie ma możliwości, mamy możliwości rozumu, bo mamy możliwości, bo oni mówią, nie wolno tłumaczyć, nie tłumaczymy, nie rozumiemy. Jeśli można tłumaczyć, znaczy, że mamy postawa do rozumienia. To oni mówią, że nie ma tej analogii bytu i wtedy no, to, co Bóg zrobi i my co robimy, to nie ma nic wspólnego. Może być bardzo dobry zabić człowieka, bo jest niewyznawczy, on jest niewierny. I Bóg musi być zadowolony z tego. I mówimy, nie, Bóg nie może być zadowolony. To jest nieludzka sprawa. To jest przeciwko rozumowi. Tak nie jest. I to pokazujemy poprzez miłość, postępowanie. Dlaczego Arabowie, dlaczego terroryzm? Nie oszukujmy się, terroryzm nie tylko jest związany z religią. Związany jest z całą niesprawiedliwością, związany z wojną, na przykład ostatnią wojną z Iraku. Nie? Czy my, chrześcijanie, nie mamy od cywilizacji zachodnia, nie mamy winy z tego, co się stało? Nie możemy utożsamiać się, że to jest... Jan Paweł II mocno to podkreślał. Nigdy więcej wojny. To jest droga bez powrotu.
bardzo mocne słowa świętego Jana Pawła II, który wszyscy słyszeliśmy. Ja, Jan Paweł II, są dwa słowa, które najbardziej mnie poruszyły. Po pierwsze było do Lefebvre, w imię ran Chrystusa, nie rób tego, bracie. I do tej wojny w Iraku, pierwsza i druga. Nie więcej wojny. Krzyczą Jan Paweł II, że to jest... I teraz niesamowite, jak papież Franciszek, ciągle Twitter, ciągle jest mowa pokoju, aby Pan Bóg zmienił serce władzy, aby dał możliwość, bo istnieje możliwość, nie tylko z terroryzmu, ale nie, świat zwariuje. I myślimy, że będziemy rozwiązać problem przez przemoc. Nie. Przemoc nie załatwi, nie zrobi, że problemy, nie rozwiązuje problemy. Ani religijne, ani polityczne. I nasza wiara jest wiarą pokoju, dialogu, zrozumienie z ludźmi. Pan Jezus patrzy na człowieka, jak dzisiaj, nie? I spotkanie się, kiedy spotykamy się, kiedy poznajemy ludzi, wiemy, to jest niesamowite wewnątrz chrześcijaństwa, na przykład to, co było Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie, miało nieszczęście być tam. I co było ciekawe? Ciekawe było te spotkanie z młodzieżą. Są różne charyzmaty, kolorów, języków, różne, ale jedność między nami, radość. I coś takiego możemy zrobić, aby świat się rozumiał. Nie? Że nasza religia chrześcijańska jest religią miłości i miłosierdzia, dialog. Bo mamy rozum, mamy, kiedy miłujemy, rozmawiamy. Kiedy nie miłujemy, zastrzelamy ludzi, nie ma. Więc to ja uważam, że to, co możemy, to nasza strona, nasza religia jest to, co papież Franciszek mówi, nie? Że po prostu osobiste nawrócenie, korzenie chrześcijańskie, aby to ta inicjatywa, nie? Ruszanie do granic, nie? Osobista modlitwa, osobiste nawrócenie i potem otwartość i dialog, rozmowa z ludźmi i zachęcasz, aby rozumieć, co to jest te pojęcie tak podstawowe osoby ludzkiej. Jan Paweł II powiedział, że jest pierwsze prawo człowieka, prawo do wolności religijnej. Ciekawe. Jak prawo do życia. Moje sumienie, tam jest Bóg. Więc mi się wydaje, że to wszystko skończy.